Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 22 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, wykonujemy dzisiaj zadanie komu w drogę, temu w czas. Rozpoczęliśmy je w poprzednim odcinku. Mówiąc konkretniej, zrobiliśmy dwie rzeczy. Porozmawialiśmy z głównym zleceniodawcą oraz odwiedziliśmy okolice posągu proroka Lebiody. Okej, piąta grupa. A ja sobie wzięłam zły miecz przez chwilę. Dobra, wy macie 95 poziom, to troszeczkę... Chociaż nie, ten jeden Grasant chyba taki miał. Ten, dokładnie. Z mocniejszą trochę bronią. Dobra, macie tarcze, więc tych z tarczami musimy zostawić na później. Najlepiej by było tych łuczników najpierw powykańczać, bo będą mi naprawdę sporo problemów. Tutaj tworzyć. Weźmiemy sobie jaskółkę, tak na wszelki wypadek. Najpierw ciebie, chociaż widzę, że ty się tak łatwo nie dajesz. Wiecie co? A gdyby ich tak podpalić? Wiecie, przed tym się nie obronią. Co prawda, ja też obrywam. Czy tu jest gdzieś jeszcze jakiś łucznik, którego ja nie widzę? Możliwe. Nie wiem, ale podpalimy sobie ich. Tak, jest tutaj jakiś łucznik, który do mnie strzela. Tu jesteś. Irytujesz mnie bardzo. I jak widzicie, naprawdę sporo ludzi tutaj jest. Ty już dawno powinieneś w sumie zginąć, więc spróbujemy cię skontrować. Super. A z tym moglibyśmy spróbować na akcji zadziałać. Super. Uwolnij kupca. I na co im to było? I tak by nie mieli co ukraść. Młotki? Kawał kamienia? Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Dobra. Czyli mamy 5 grup, z tego by wynikało. Jest to podzielone na grupy. Dzień później... Dobra. Wiem, jak to będzie działać chyba. Będziemy mogli podejrzeć, jak się zachowują... Czy tak powinnam powiedzieć? Nie wiem. Będziemy mogli chyba podejrzeć, jak z dnia na dzień ten posąg faktycznie powstaje, bo wydaje mi się, albo nie, no rozbudował się. Także z każdym dniem będzie... Może nie z każdym dniem, z każdą grupą i z każdym dniem będziemy widzieć jakąś różnicę. Zastanawiam się, czy to zadanie będzie jakieś bardzo długie, bo jeżeli nie... to moglibyśmy jeszcze dzisiaj zająć się turniejem Gwinta, ale w sumie wolałabym to zostawić na jeden osobny odcinek i to zawsze mnie, tak wiecie, stopuje. Na kolejny film, zamiast jeszcze zachowywać się, jakby zajmować się tym Gwintem, to planowałam zrobić zadania te, które nam zlece... O, Jezu. Te zadania, które mamy zlecone przez tych winiarzy. Ja już wam to pokazałam chyba raz na mapie, albo ogólnie wspominałam o tym, także to też będzie fajna rzecz i tam chyba będziemy robić wtedy te zlecenia po dwa, wydaje mi się. Bo raczej bez problemów powinno być z tym. Ten już mnie atakuje, świetnie. Dobra, bandyta, co ciekawe na 96. Nowy znacznik, śladami proroka Lebiody. Dobra, jesteś ty. Raczej nie obronisz się przed tym. Widzę, że jest was tutaj mniej, albo mi się tylko i wyłącznie wydaje. Okej, pięknie. Rozumiem, że tego gościa mamy bronić. Architekt jeszcze tutaj jakiś jest, a tu mamy kolejną grupę bandytów. Widzę, że te poziomy tych różnych tutaj się różnią. Różnych się różnią, Jezus kochany. Ci różni ludzie mają naprawdę zróżnicowane poziomy. Może tak bardziej powinnam powiedzieć. Dobra, ty będziesz chyba przeszkadzał. Już dawno powinieneś być załatwiony, super. I został nam ostatni bandyta. To myślę, że młynek powinien pomóc. Super. Dzięki wam, mości panie. To wyście ten słynny Wiedźmin, prawda? Zgadza się. Oporządzę tylko wóz i jadę pod pomnik. Tam już na mnie czekają.
Nawet nie zauważyłam, którą grupę żeśmy teraz zrobili. O, coś nowego. Okej, widać pomnik. O ile można tak w ogóle powiedzieć, bo jest dosyć ciemno. A ja nie po to spałam do rana, żeby tak było. Pierwsza grupa. No to widzę, fajnie zaczynamy. Pierwsza grupa, piąta grupa. Zaczęliśmy od piątej, jesteśmy na pierwszej. No to teraz ciekawe, która będzie. Pozwólcie, że ja sobie będę biegać tak ręcznie na Geralcie, bo jak widzicie, te grupy nie są jakoś bardzo tutaj oddzielone od siebie. Tak to przynajmniej mogę sobie pogadać, plus no troszeczkę zapełnimy ten dzisiejszy odcinek. Naprawdę tak się zastanawiam, czy tym gwintem się zajmować, czy nie zostawić tego na kolejny film. Bo to takie... Sama właśnie nie wiem, jak to zrobić. Mam nadzieję, że jakoś bardzo na YouTubie to nie macie. Aktualnie też nic nie widzę. O, tym razem mamy wilki. To już rozumiem, że ten gościu został raczej zagryziony. Raczej będą teraz kłopoty. Są trzy wilki. No, naprawdę, obawiam się, że już zagryzły tego gościa. Ale może przynajmniej znajdziemy materiały, to już będzie coś. Powinienem się tu rozejrzeć. Połamane kości, zaraza, silny był. Ewentualnie ten ktoś po prostu zdołał uciec. Tu jest sporo tych śladów. Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki. Tam coś słychać. Niestety obawiam się, że to była zguba tej osoby. Okej, pytanie... Tak, przeszedł na drugą stronę. No idziemy w stronę jakiegoś hałasu, także no nie podoba mi się to. Zaraza. O, Holender. Z dziadem borowym się jeszcze nie biliśmy, a ja wyciągnęłam sobie złą broń przez przypadek. To będzie relikt z tego, co mi się wydaje, także weźmy sobie olej, żeby sobie troszeczkę ułatwić robotę. Gdzie te relikty? Chyba tutaj gdzieś. Tutaj? Tak. Dobra, panie dziadzie borowy. Dziad borowy to jest coś w stylu takiego leszego, jakbyście jeszcze nie zdążyli się zorientować. Jakoś trudno się z nim nie walczy, chociaż nie wiem jak on, czy jakoś bardzo jest w stanie zrobić mi krzywdę. Na razie wygląda na to, że nie. Okej, borowy po prostu mamy wpis. Okej, to wyglądało komicznie. Coś jest. Dobra, coś tutaj jest, tak? Dobra, to sprawdźmy to. Możecie wyjść, nic wam nie zrobię. A, tutaj się ludzie ukryli. To dobrze, bo się bałam, że już nie żyją. Dziękujemy, panie Wiedźminie. Niech Lebioda ma was w opiece. Okej. No to fajnie. No, już jest pół posągu tak naprawdę, nawet więcej. Wygląda to fajnie. Jeszcze wam pokażę wpis o tym dziadzie borowym. To będzie relikt na 1000% borowy. No, bomba dwimerytowa, olej przeciwko reliktom i igni. Borowy to podgatunek potwora zwanego leszym. No to tak w skrócie. Dobra, mamy kolejne miejsce. Wiem, że mam płotkę, ale sami wiecie, że czasami to z tą płotką się gorzej po prostu podróżuje niż samemu na własnych nogach. Szczególnie, że jakoś bardzo w sumie no to daleko od siebie nie jest. Ale to śmiesznie się złożyło. Zrobiliśmy pierwszą, piątą grupę, potem pierwszą, a potem trzecią. Tak jakbyśmy robili to wszystko od tyłu. W ogóle te dźwięki tych ptaków śpiewających kojarzą mi się z Gothiciem. Tam są po prostu identyczne jak się biega. Ja nie wiem, czy twórcy korzystali z tego samego jakiegoś soundtracku. Dobre pytanie, bo naprawdę brzmią identycznie. Znowu was przepraszam za świnki morskie. Nie wiem, czy to słychać, ale one znowu się kłócą między sobą. Tu są po prostu robotnicy. Okej. Okay. Panie architekt. Obudź się.
Serio? Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Obudź pijanych robotników. Wy naprawdę jesteście pijani? Dobry wieczór. Wstawaj. Chryste. Obudź się. Biały wilk, nasz salwator. Ja chyba muszę zdzielić w papę. Wstawaj. Gdzieś jednego jeszcze ominęłam. Rusz się. Może tu gdzieś leży? No, obszar jest dosyć spory. Nie wiem, czy wykrywam ich za pomocą tego. Raczej wątpię. Właśnie miałam się spytać, czy ten zwymiotował do wody, ale tak. O, gościu. Jeszcze jednego robotnika potrzebuję, a go nie widzę i to mnie bardzo zastanawia. Może tu wyżej? Wiecie co, gra mi sugeruje, jakby on był w jakobo... W jako, w, Jezu, jakby on był w jakichś krzakach, nie? Dobre pytanie. Jezu, te moje świnki morskie mnie doprowadzą do szału. Gdzie jest ten gość? O, z tego co widzę, moja mama do mnie dzwoni, ale to do niej oddzwonię później. Co teraz będę szukać, jak w stogu siana po prostu igły? Dlaczego Geralt nie słyszy jakiegoś chrapania czy coś? A może jestem po prostu ślepa? Nie mam pojęcia. No widzę, że z nimi nie pogadam, dopóki ich nie obudzę. Dobra, to jeszcze raz sprawdźmy, może tu przy tym wozie. Mogę coś podnieść, ale czy mnie to bardzo obchodzi, to raczej wątpię. Czy tak. Wstawaj. Żeli papą? No wstawaj. Żeli papą? Super. Święty Lebioda mi cię zesłał. Muszę wóz szybko naprawić, bo na budowie na mnie czekają. Bywaj. Serio, ale wy byliście wszyscy pijani chyba. No i została nam tylko i wyłącznie głowa pomniku, na to wychodzi. Jak zwykle nawet nie zwróciłam uwagi, która to była grupa, druga. Dobra, teraz już sobie weźmiemy płotkę, bo do tej czwartej grupy to kawałek jest. Także myślę, że będziemy za niedługo na miejscu. I zobaczymy, jak stoimy potem też z czasem. Jeżeli będziemy dobrze stać, to jeszcze coś może dzisiaj zrobimy. Tak sobie myślę. No. Ogólnie to spoko. W ogóle ładny zachód słońca. Ale fajnie to wygląda. I w ogóle tu są, jest naprawdę miejscem takim... Sami wiecie jakim. Po prostu takim bardzo sielankowym. Mimo tych wszystkich problemów, które tutaj się znajdują, to mimo wszystko przypomina taki właśnie trochę klimat śródziemnomorski, takie delikatne safari. Bardzo dużo jest połączonych tutaj stylów. To jest też naprawdę super. Dobra, dojeżdżamy do ostatniej grupy. Czwarta grupa. Dużo tej krwi. No niedobrze. Musimy zbadać to miejsce i miejmy nadzieję, że się czegoś dowiemy. Więcej. Są kolejne ślady. Geralt, nie wsiadaj mi na tę płotkę, proszę cię. Hikimory? No nie wierzę w to. Tylko nie one. Nienawidzę ich po prostu. Nie znoszę. To są potwory, których najbardziej nie lubię. Wiecie co, pozwólcie, że się przemedytujemy do 6 rano. Czemu wyszłam z tego? Bo po prostu jest tak ciemno, że nie idzie żyć. No i dużo lepiej teraz. Dobra, na razie nie słyszę żadnych kikimor. W ogóle faktycznie nie dziwię się, że Geralt tak zareagował, bo... O, chyba tam są. Bo wiecie co, bo one najczęściej są w innych chyba miejscach, niż w takich podmokłych. No, jednak się myliłam.
Na szczęście mają niższy poziom ode mnie. Co było na Kikimora? To był insektoid? Chyba tak. Ale się upewnijmy. Kikimora, tak. No to rzućmy sobie pasujący do tego olej na insektoidy. Nienawidzę Kikimor. Też widzę, że ładne obrażenia w nie wchodzą. Chociaż tyle. Widzę, że się zatapiają pod ziemią. Najgorsze są te Kikimory, wiecie. Właśnie wojownicy chyba. Na nie to najlepiej jest jakieś właśnie igli rzucić, czy coś w tym stylu. Bo one są tragiczne. Nauczyłam się już mniej więcej, jak z nimi się bić. Jezu, Geralt. Czemu te Kikimory nagle znikają pod ziemią? To wygląda co najmniej dziwnie. Super, udało się. Tam dalej nie podchodzimy do tamtych. Chyba, że będę musiała jakimś cudem. Oby nie. Ja jak Kikimor. Powinienem to spalić w diabły. No to palimy. I coś tu mamy. A więc tutaj skończyli zaginieni robotnicy. No to niedobrze. Pytanie, co teraz? Jedna grupa nie pomoże w budowie. O proszę, jak widać, wcale nie musi. Pomnik stoi. W ogóle, kurczę, podobają mi się te takie cutscenki przerywane. Takie przerywniki. Wygląda to naprawdę fajnie. Wróć do brygadzisty po nagrodę. Czemu zsiadłeś mi z tej płotki, Geralt? Możecie zobaczyć sobie pomnik. Pojedziemy traktem. Miejmy nadzieję, że dotrzemy. Jakoś. Że gdzieś tutaj się odbije za chwilę. Chociaż widzę, że jest problem, więc przejedziemy może na skuśkę. Zatańczmy. Nie chcę dzika. Płotka, proszę cię. Wiecie co, może sterowanie na przykład koniem w takim Asasynie jedynce było sztampowe, ale przynajmniej ten koń sam z siebie skakał. A tutaj po prostu jak się jedzie, to płotka się zatrzymuje na byle czym. To jest po prostu komiczne. To się tak bardzo kupy w ogóle nie trzyma. Piękny pomnik. Widzę, że jedziemy trochę naokoło. Ale to chyba nic. Nie zaszkodzi, wydaje mi się. Okej, no tędy też żeśmy jechali już wcześniej i teraz powinniśmy jakoś teraz gdzieś odbić, czy jeszcze? Jeszcze, no musimy naokoło pojechać do tego pomnika. I to nawet bardzo naokoło. Wiecie co? Bo już mnie to męczy. Tylko wiecie, płotka oczywiście nie umie pływać, bla 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 bla, więc płotka nas aktualnie nie obchodzi. Chyba, że ją przyzwiemy po drugiej stronie rzeki. Chociaż widzę, że już niedaleko ten pomnik. Tylko, że wiecie, my udajemy się do nie samego pomnika, tylko do brygadzisty. Ale to i tak mimo wszystko już jest niedaleko, także jest chyba dobrze. Oho, musimy trochę chyba popływać. Przy okazji możemy sobie popatrzeć na niego. No to brygadzista powinien być z nas chyba zadowolony. Udało nam się naprawdę sporo problemów rozwiązać. No Geralt, proszę cię. Mamy. Pomogłem skończyć pomnik. Tak jak chciałeś. Mistrzu, co ja bym bez ciebie zrobił? Niezliczone rzesze wyznawców Lebiody będą wznosić za ciebie modły pochwalne. Ale zapłacisz mi, tak? Ależ oczywiście. Oto nagroda. Inwestor to poważny człowiek interesu. W
planie mamy masowe nawrócenia, które doprowadzą do całkowitego zwrotu kosztów produkcji w przeciągu 3 do 5 lat. Wszystko, panie, skalkulowane. No to pozostaje życzyć powodzenia. Bywaj. No i pięknie, komu w drogę, temu w czas. Nowe zadanie wykonane. No już widzę po czasie odcinka, że jeszcze moglibyśmy coś zrobić, także myślę, że możemy sobie... dobre pytanie, co my możemy sobie zrobić? Pozwólcie, że zatrzymam na chwilę teraz tutaj giereczkę i sprawdzę jeszcze jakieś zadania. Dobrze, moi drodzy, udało mi się sprawdzić to, co chciałam. Zajmiemy się jeszcze dzisiaj jednym zleceniem winiarzy i ono znajduje się w tym miejscu tutaj. Także zanim w sumie to zrobimy, to jeszcze zaznaczymy sobie dojście do posągu. Udamy się tam, przeteleportujemy się w okolice tego wiatraka i pójdziemy wykonać to zlecenie. Są to rzeczy, które już możemy wykonywać, wręcz nawet powinniśmy, bo są na mniej więcej nasz... No dobra, nie są na nasz poziom, na poziom przed zadaniem głównym. O, to brzmi dużo lepiej. A tak to będziemy już mieli coś do zrobienia. Podobno zadanie nie jest długie, tak przynajmniej widzę mniej więcej na solucji, że zbyt dużo treści o nim nie ma. Więc spróbujmy dowiedzieć się, o co chodzi i je po prostu wykonać. Miejmy nadzieję, że się to nam opłaci. No i wiadomo, poznam jakąś nową historyjkę. Jest pan winiarz, z którym nie mogę jakimś cudem porozmawiać. Widzę, że po prostu muszę zejść na dół. Chociaż to jest bardzo dziwna rzecz. O, mogę. Przepraszam, może ty mi pomożesz? Wyglądasz mi na tęgiego chłopa. O co chodzi? Kupiłem niedawno ten stary magazyn, ale śmierdzi z niego jak z ofirskiej chaty. I co jakiś czas słychać jakieś potworne ryki. Psia krew. Strach tam wejść. A zainwestowałem w ten interes całe swoje oszczędności. Dobra. Może mógłbym się tym zająć. O ile ty będziesz miał czym zapłacić. Dobra, to weźmy może 170. Nie powinien się chyba obrazić. Zlituj się, człowieku. Seriously? No to 160 daj. Dobrze, niech tak będzie. Umowa stoi. No dobrze. Sprawdzę ten magazyn. Zlecenie winiarzy, magazyn na cichym brzegu. Domyślam się, że tutaj są po prostu jakieś trupojady. Weźmiemy sobie kota, bo jest bardzo ciemno. Ależ tu cuchnie padliną. Trupojady. Tak się spodziewałam tego. To są chyba algule. Więc weźmy się najpierw, wyposażmy odpowiednio. Teraz Quen i teraz będziemy wycinankę robić. Chociaż wygląda, że to są... Jest jeden algul chyba, bo mi się tylko wydaje. Tak jest. Jak widzicie, zadanie jest na poziom naprawdę dosyć niski. Z algulami jest jak z algulami, niestety. Tutaj coś możemy sprawdzić. Ależ to cuchnie. No, gościu kupił magazyn po prostu z trupojadami, no. Nie ma co. Tu można wejść. Chociaż wygląda, jakbym tędy przyszła, ale nie przyszłam przecież. Tu jeszcze coś mamy. Kolejny ghoul. I już mamy powrót do zleceniodawcy. Jak widzicie, to nie było wcale skomplikowane zadanie, wręcz przeciwnie. A mimo wszystko mamy je zrobione. Sprawdźmy jeszcze, jak stoimy z czasem. Najwyżej znowu będzie delikatnie krótszy odcinek. Ewentualnie znajdę kolejne jeszcze jakieś zlecenie winiarzy. Jak? Magazyn jest już bezpieczny? No, panie winiarz. Jak, Wiedźminie? Sprawdziłeś mój magazyn? W magazynie było pełno zepsutego mięsa. To zwabiło gule. Pozbyłem się ich. Na suche pięty świętego Lebiody. Ale teraz jest już bezpiecznie. Tak, ale radzę zaraz wysprzątać to ścierwo, bo gule mogą wrócić.
Oczywiście. Oczywiście. Moi ludzie już się za to biorą. Tymczasem może chciałbyś coś kupić. Na razie mój sklepik jest skromny. Ale wróć za 2 dni, to będę miał taki towar, że oko ci zbieleje. Dobra, za 2 dni, tak? Tak się zastanawiam. Do czego służył ten skład? Czemu był pełen padliny? Magazyn był własnością Gottfrieda Norka. A ów Nork był wędliniarzem, słynnym na cały Toussaint. Do czasu, gdy jego kiełbaskami z musztardą podtruło się pół dworu jaśnie oświeconej Anny Henriety. Rozumiem, że popadł w niełaskę. Biedak wylądował w więzieniu, a cały jego majątek zlicytowano. Pokaż towary. Pokaż, co tam masz. Raczej nic ciekawego, to jest winiarz. No oczywiście, że nic ciekawego. Parę jakichś tam składników. Bywaj. Super, udało nam się wykonać zadanie i z tego, co zdążyłam sobie zerknąć podczas tej rozmowy, nie mamy jakichś takich pomniejszych zadań chwilowo do zrobienia. To znaczy mamy, ale jakbym je teraz zaczęła robić, to się boję, że odcinek byłby naprawdę długi. Także tymi zleceniami winiarzy się zajmiemy w całkiem innym odcinku. Myślę, że może i nawet kolejnym. I co? Moi drodzy, ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was już ten film. No i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!